Moi drodzy, wiecie co? Powiem wam, żeby mnie przeszły ciarki. Bije w tej chwili dzwon, naprawdę. Zobaczcie, jest 11:42, bije dzwon tutaj w kościele na wsi. Jeszcze czytam tu przez lupę, a tu święty Krzysztof. Ja pierdzielę, no normalnie jakby jakiś... To już jest koniec świata, jak to mawiał Popiołek. Powiem wam, że dzisiaj ma być plus 16 stopni. Fajnie, w styczniu, nie? Ale dobra, słuchajcie, czymś trzeba zacząć. Zaczniemy PRL-kiem. 5 groszy. Wiecie co, to chyba będzie 49. Jasne. No. Jak 49. Takie duże 5 groszy aluminiowe, no to lecą pozdrowionka dla Antoniego Pietkiewicza. No nie inaczej, no nikt tutaj nie ma takiej cyfry jak Antoni, 48, no ale wiadomo, nie było monet, więc 49 najbardziej zbliżony. Pozdrawiamy Antoniego Pietkiewicza i lecę do następnego dołka. Monet nie ma, ale powiem wam, że mam pierwszą petardę dzisiaj. Wiecie co zaraz będzie? Zaraz zobaczycie, co będzie. Tylko zobaczycie, co ja znalazłem. A jest to... Jest to... O, tutaj jest. Ale... Wiecie co mam? Ja pierdzielę, ale mam medalik fajny. Patrzcie. Strasznie wieje, muszę się za wiatrem chować. Patrzcie, jaki ja mam medalik. Moi drodzy, wiecie co? Powiem wam, żeby mnie przeszły ciarki. Bije w tej chwili dzwon, naprawdę. Zobaczcie, jest 11:42, bije dzwon tutaj w kościele na wsi. Jeszcze czytam tu przez lupę, a tu święty Krzysztof. Ja pierdzielę, no normalnie jakby jakiś... Nie wiem. Ja pierdzielę, no. Jakby jakiś znak normalnie. Patrzcie, ja chciałem wysypywać, wykopałem tutaj, a coś zasrebrzyło i tak chciałem to wykopywać i zobaczcie, co ja zauważyłem. Zobaczcie, jest przyklejone, łopata prawie na pionowo. Także nie jest to żaden fake, jak mi tam jedni piszą. Ja pierdzielę, nie wierzę. Nie wierzę. Mam kolejną 50. Ja pierdzielę, to ja komuś tam pisałem, że to dla mnie już nie jest rzadka. Zresztą w ostatnim filmie też... W ostatnim? Nie, wcześniej w filmie było podpisane, że to już nie jest rzadka moneta, nawet w tytule. I to... Zobaczcie. Aczkolwiek zobaczcie, ta jest trochę... Trochę zapurklona jakaś zielonym czymś. Ale ja pierdzielę. To nie jest już u mnie rzadka moneta, naprawdę. Już moi drodzy, przy okazji tej 50 weimarskiej, złotej, dzisiaj gorące pozdrowienia lecą do Walentyny Bellon, której partner napisał mi, że Walentyna nie może po prostu się swojego rocznika doczekać na monetach i czy mógłbym pozdrowić, więc Walentynka, bardzo gorąco ciebie dzisiaj pozdrawiam. Wszystkiego dobrego, mam nadzieję, że wybaczysz mi to zdrobnienie. No i tyle. Pozdrawiam jeszcze raz. Zobaczcie, jaki tutaj dziwoląg wleciał. Coś z łańcuszkiem było, taka blaszka. Jest wzorek na niej. Coś mi tu dzwoni tak w koło. Ciekawe, czy łańcuszek jest jeszcze.
Dobra, zobaczymy. Tak, na pewno jest, powiem wam. Gdzieś tutaj. Albo łańcuszek, albo... Czekajcie. Dobra, to był ten śmieć. Żaden tam łańcuszek. O, tubka jakaś, dobra. Ludzie, a ten dalej to robi. Człowieku, przecież ciebie już dawno powinni do tej choroby zabrać. Ja pierdzielę. Na darmo, no tak, tak. No pogadaj sobie, pogadaj. Człowieku. Moi kochani, zanim pokażę wam, co znalazłem, to dzisiaj ostatnie pozdrowionka lecą do Adasia Żegockiego. Adaś, pozdrawiam cię gorąco. Tak widzisz, słowa dotrzymałem. I powiem wam jedno, mam chyba... Zresztą zobaczcie, jak to dzwoniło. Ja pierdziele, jak to dzwoniło. Ja wiem, że to jest albo platerowana, albo po prostu srebrna łyżka. Patrzcie. Zaraz zobaczymy. Oj, to chyba będzie srebro. Ja pierdziele. Ale mam kawał srebra. Zaraz patrzcie, jest nawet ułamana. Ta, to nie jest plater, to jest kawał srebra. Tu jest jakieś ładne zdobienie. No to taka ta 800 pewnie, wiecie. Ale nie mniej, mam srebro dzisiaj, zobaczcie. Kurde. Ja pierdziule, jaka łyga była. Wielka. Szkoda, że nie cała, ale powiem wam, nie jest to na pewno plater, patrzcie. Zresztą na potwierdzenie wam pokażę jeszcze na zdjęciu, ale patrzcie, tutaj na tym zachowały się jakieś punce i jest 800. Kurde, akurat tu się oderwało. Także mamy srebra kawał fajnego. Dobra, tu leży, co tu leży? Kurczę, dupka od baterii. No dobra, zaczęło się tak kiepsko, ale teraz jakoś tam idzie. Tym razem groszek Wehrmachtu, guziczek. No jest różnorodność, to co mnie cieszy. Piękna różnorodność jest i medalik, monety, guziki, srebro jakieś tam, powiem wam, fajnie tu się zaczęło dzisiaj. W ogóle wam nie powiedziałem, że to jest nowy teren, na którym jestem pierwszy raz, no bo jakoś zawsze to było posiane. No i dobra, idę znowu tutaj, gdzie medalik i 50 wzdłuż tej łąki, tak jakby miedza tu była i zobaczcie. Co to będzie? O, ja pierdzielę. No zobaczcie, no. Tarcza germańska, kolejna przypinka. W przeciągu tam, nie wiem, 2 tygodni mam chyba czwartą czy piątą. Kolejna przypinka pomocy zimowej, ale ta, zobaczcie, ta już jest w miarę fajny stan, bo widać tutaj jakieś tam nawet wzory ma z tej strony. No, niemniej nie ma igły, ale to całkiem zrozumiałe. Tu są jakieś napisy. Wszystko już macie na zdjęciu, ale powiem wam, fajne wykopki tutaj. Ja daleko w ogóle nie wychodzę w pole, tylko tak brzegiem chodzę. Czyżby czyżyk? Będzie. Patrzcie, jaka jedynka piękna. Tu jest taki piach, ale idealny, powiem wam, ten stan zachowania.
piach, a w tym piachu widzieliście, ta tarcza nadgermańska ładnie wyszła. Super, mam już trzecią monetę. Do normy brakuje jeszcze jedną. A ja cały czas powiem wam tutaj na brzegu pola, nawet na środek nie wszedłem. Moi drodzy, a tym razem jestem na środku pola i patrzcie, dół zacznie, sygnał mierny, ale coś okrągłego tu jest, coś tu jest, co to jest? Ja pierdziele, myślałem, że to janczar będzie, a tu taki zaworek jakiś, patrzcie. Ja gdzieś to okrągłe, o tu dziabnąłem, widziałem, ale fajny, z motylkiem, zobaczcie. Taki kranik bardziej niż zaworek, powiem wam, mosiężny. No, jeszcze by działał. Tak wygląda norma. Tu wypadła monetka. No, widzę wiatrak 50 fenoli z rajś fenoli, o tak powiem. Jest wiatrak 40 tam któryś i jest norma. Także teraz już mógłbym w sumie iść do domu, ale jeszcze chwilę mam, także do następnego dołka. A to dosłownie tak okopnąłem nogą, bo sygnał był powierzchowny i mamy. Co mamy właśnie? Co mamy? Guzik. Jest guziczek. Taki dziwny. Tak, ale to guzik był. Nie wiem, czy z tej strony, czy z tej on był. No, drodzy moi widzowie, teraz to już naprawdę jest różnorodność. Tego dawno nie było u mnie. Żołnierzyka oczywiście. Co prawda tu sam korpus został tylko. Żołnierzy kurwany. No ale jest, nie? Fajne wykopki dzisiaj. Powiem wam, że tu jest z potencjałem dużym to pole z tym ugorem. Dzisiaj jak coś wychodzi, to tylko w tym, powiem wam, najwięcej wyszło w tym pasie przy łące tutaj, o. I kolejna rzecz fajna. Ja pierdziele, arseniaczek piękny. Piękny to jest już dopełnienie tego dnia. A dlaczego piękny? Popatrzcie. Z konikiem. Ja pierdziele. Ale powiem wam tak, o, latałem po środku pola. Nie za bardzo wychodziło. Wszystkie fajne rzeczy wyszły dzisiaj tu. Praktycznie. Łącznie z tym arseniakiem. Idę zaraz gdzieś w jakieś zaciszne miejsce i kończę chyba. Moi drodzy, musiałem wyłączyć wykrywacz. Bo normalnie chyba bym nie szedł z tego pola. Co chwilę coś wychodziło. Po prostu zobaczcie, mam pełno miedzi, złomu miedzianego mam pełno. Oprócz tego było to, co było, czyli były, no, medalik, no już sam medalik to po prostu zrobił mi dzień. Już nie wspomnę o 50, nie wspomnę o arseniaku i tam innych tych rzeczach, o tarczy germańskiej przy pince. No bardzo zróżnicowane wykopki, fajne wykopki. Powiem wam, że jeszcze trzeba by było wrócić na to poletko tutaj. Po pierwsze, jak nie będzie wiatru, albo słuchawki wziąć ze sobą, bo to jest, co ja zrobiłem dzisiaj, to jest normalnie kolejny raz, mówię. No ale dobra, nie o tym. Także słuchajcie, jeżeli wam się podobało, to oczekuję, że dacie mi jakąś tam nagrodę w postaci kciuka w górę. A nowym widzom, jak się podobało, jeżeli tu wszedłeś, jesteś nowy i jeszcze nie wiesz, o co chodzi, to ja się nazywam, śmieję się nazywać Mister Lony 1976. Kopię. Robię różne inne dziwne rzeczy. Niektórym się to podoba, niektórym nie, ale mówię, jak ci się to spodobało, to pozostaw subskrypcję oczywiście. I to będzie ślad i będziesz miał zawsze powiadomienie, że jest mój film. I tyle. Pozdrawiam was gorąco i oczywiście zapraszam do następnego filmu. Na razie, cześć.
Pięknie, mój dziadku. Co to, to tam się pali? To tutaj. O, się naprawiło. Już się nie pali. Dobra, spuszczamy te hamulce i jedziemy. Gazu, mój dziadku, gazu!